Zapewne znacie taki bardzo trudny moment, kiedy przychodzi się po dziecko, na przykład na plac zabaw i woła: do domu, czas wracać do domu. To jest bardzo trudny moment dla obydwu stron. A co to ma wspólnego z naszym dzisiejszym tekstem, zobaczycie sami. Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem, posłali po niego i kazali go zawołać. A wokół niego siedział lud i powiedzieli mu: oto matka twoja i bracia twoi i siostry twoje są przed domem i poszukują cię. I odpowiadając, rzekł im: któż jest matką moją i braćmi? I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli, i rzekł: oto moja matka i bracia moi. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Niesamowity tekst. Myślę, że bardzo trudny. Jeżeli czytalibyśmy go w oderwaniu od całej Ewangelii, to wydawać mógłby się trochę niedorzeczny, no bo tutaj chciałoby się powiedzieć, Pan Jezus dyskredytuje rodzinę. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że oto on siedzi, rozmawia z ludźmi, jeszcze chwileczkę jest w takiej sytuacji, gdzie jest oskarżany o herezję, kiedy wypędza demony, i nagle przychodzi jego rodzina i podają przez tłum, bo nie można dostać się do niego, do środka, że przyszli po niego. Oni chcą go stamtąd zabrać. Oni czują, że grozi mu jakieś niebezpieczeństwo. Ale jeżeli popatrzymy do tekstów ewangelicznych szeroko, to możemy sobie przypomnieć taki jeden fakt z życia Pana Jezusa, kiedy oto jako 12-letni chłopiec wędruje ze swoimi rodzicami do Jerozolimy, do świątyni na święto, i przypominamy sobie, że w pewnym momencie oni, wracając całą rodziną i z tłumem do domu, gubią go i później bardzo dramatycznie go szukają. Nie wiem, czy przypominacie sobie, co wtedy Pan Jezus powiedział swoim rodzicom, kiedy go znaleźli. Ja odnalazłem ten tekst, mamy go w Ewangelii Łukasza, i jest tam coś takiego: i ujrzawszy go wtedy w tej świątyni, zdziwili się i rzekła do niego matka jego: synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie. I rzekł do nich: czemuście mnie szukali? Czyż nie widzieliście, że w tym, co jest ojca mego, i ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. I poszedł z nimi, był im uległy. Dziwna odpowiedź po poszukiwaniach. Też mogłaby się wydawać nieprzystająca i niepasująca do tej sytuacji. I trzecie skojarzenie, chyba tutaj kluczowe. Jeżeli popatrzymy do Ewangelii Jana, widzimy Jezusa ukrzyżowanego, Jezus kona na krzyżu, umiera. Żołnierze dzielą jego szaty między siebie, rzucają losy, i widzimy, że pod krzyżem Jezusa jest matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Pamiętacie, co tam się wtedy dzieje? Gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł do ucznia: oto matka twoja, i od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Pomyślałem sobie, że tutaj się klamra zamyka. W tych dwóch sytuacjach wcześniejszych oni zupełnie go nie rozumieją. Ale ten trzeci moment to chyba ostateczny moment, kiedy dociera do nich to przesłanie. Co jest najważniejsze? Co jest priorytetem w życiu? I tak naprawdę, komu podległy jest Pan Jezus i komu podległe powinno być nasze życie. Tutaj słowo do domu, czy choć zrobić coś innego, zupełnie nie przystaje. No bo jakże dyskutować z kimś, kto oddaje swoje życie na krzyżu
za ciebie i za mnie i mówi: to jest twój brat, to jest twoja siostra, to są ci, którzy czynią wolę Ojca, który jest w niebie. Życzę wam Bożego błogosławieństwa i dobrych priorytetów w życiu, właściwych priorytetów, Chrystusowych priorytetów. Zostańcie z Bogiem.